Hej, witajcie w TNT tematy. Programie, gdzie jak zawsze dyskutujemy o filmach, które szczególnie zasługują na uwagę. Żeby jednak nie było za nudno od czasu do czasu spoglądamy także w kierunku seriali. One bowiem od dawna już w żaden sposób nie ustępują jakością realizacji czy poziomem swoich historii produkcjom kinowym. Żeby jednak było jeszcze ciekawiej i może nawet odrobinę egzotycznie tym razem nie będziemy mówić o produkcji amerykańskiej, a o serialu stworzonym za naszą zachodnią granicą. Co jest szczególnie ciekawe, bo prezentuje nam świat z jednej strony odległy i niesamowicie ekscytujący, a z drugiej dzielą nas od niego zaledwie kilometry, a nie cały ocean, jak w przypadku historii rodem z USA. Zanurzmy się zatem w świat arabskich i tureckich klanów działających w Berlinie dzięki serialowi Four Blocks. Tytuł tego serialu oznacza dokładnie cztery przecznice, i to na takim ograniczonym terenie stolicy Niemiec, w dzielnicy zwanej Neukölln, rozgrywa się większość akcji. For a swoją drogą to nie jest wcale jedyne znaczenie tego tytułu, ale rozszyfrowanie pozostałych bądź pozostałego zostawiam już wam. Noikon to generalnie miejsce pełne kontrastów. Z jednej strony atrakcyjne dla turystów, barwne i określane wręcz jako hipsterskie, zachęcające arabskim folklorem i zapachami orientalnej kuchni, a z drugiej kontrolowane przez lokalne gangi gdzie kwitnie handel narkotykami i inne nielegalne interesy, a w powietrzu wciąż unosi się charakterystyczna woń marihuany. Te kontrasty są także elementem charakterystycznym całego serialu. Pochodzący z Libanu Ali Hamadi, zwany Tonim, od 26 lat mieszka w Niemczech i dowodzi rodzinnym klanem zajmującym się przestępczością zorganizowaną. Tony jest już jednak zmęczony życiem lokalnego gangstera i tylko szuka drugiej ucieczki do legalnego zarabiania na życie oraz wyrwania żony i córki z tych wszystkich mafijnych układzików i tym samym narażania ich zdrowia czy życia. Receptą ma być upragnione niemieckie obywatelstwo no i wejście do branży nieruchomości. I wszystko byłoby na dobrej drodze, gdyby szwagier Latif nie wpadł. Padł na policyjnej kontroli, przewożąc 9 kg kokainy, a rodzinny klan miał jakiegoś godnego następcę. Chętny do zajęcia miejsca to niego jest jego brat Abbas, ale gość zwyczajnie nie jest godny zaufania wydaje się niezrównoważony i impulsywny. Nasz bohater musi więc odłożyć plany życia na legalu i uporządkować sprawy klanu. Tym bardziej, że słabsza pozycja Hamadich natychmiast zostanie na pewno wykorzystana przez liczną lokalną konkurencję. Pierwszy sezon serialu skończył się dość dramatycznie, nie będę oczywiście wyjawiał jak, ale otworzył drogę, by skomplikować losy to niemu nawet bardziej, przez co w drugim sezonie stron, z których może nadejść cios, jest nawet więcej muszą zostać nawiązane niewygodne sojusze, a w siłę rosną rywale, którzy wcześniej nie mogli liczyć na tak mocną pozycję jak teraz. To wszystko sprawia, że trzeci i finałowy sezon, który wkrótce pojawi się na antenie TNT, zapowiada się wyjątkowo interesująco. Nowy status quo, nowe zagrożenia i przeszłość pozostawiona za sobą, ale z wiedzą, że prędzej czy później ta wróci ugryźć naszego bohatera w tyłek. Four Blocks, bardzo często nazywane niemiecką gomorrą, oczywiście w nawiązaniu do kultowego włoskiego serialu, to pozycja przeznaczona przede wszystkim dla fanów ulicznej gangsterki na małym ekranie. Akcja jest mięsista i dynamiczna, scenarzyści nie oszczędzają naszych bohaterów, a sieć układów, sojuszy i konfliktów jest tak gęsta, że nikt tutaj nie czuje się bezpiecznie. Dzięki temu nigdy nie wiemy, co może wydarzyć się za chwilę i kto komu wbije nóż w plecy. Jednocześnie to wszystko działa przede wszystkim dzięki barwnym bohaterom, mocno różniącym się charakterami, wartościami i podejściem do tego, co robią. Wracając jednak do naszych kontrastów, to mafijna codzienność, pranie brudnych pieniędzy, wymuszenia, handel narkotykami, prostytucja itd., tak itd. Tak to jedno. Ale jest też pewna społeczna warstwa działalności naszych bohaterów. Klany są tutaj rodzinne, więc poza hierarchią ważności polegającej na prestiżu czy doświadczeniu w prowadzeniu przestępczej działalności, dochodzą tutaj jeszcze relacje rodzinne i wynikające z tego konflikty czy zobowiązania. No i tym samym, przez to, że nasz główny bohater Tony coś nie może zaufać swojemu urodzonemu bratu Abbasowi, to ten traktuje to tym bardziej. Personalnie. Albo dowiadujemy się też, że w tutejszych realiach dobrą metodą łagodzenia kontaktów z innym gangiem jest na przykład orzenek między dwoma rodami. A cała operacja przypomina kojarzenie królewskich rodów dobrą parę wieków temu. Ale te kontrasty są jeszcze lepiej widoczne, kiedy zobaczymy, że nasi bohaterowie, poza swoją gangsterską działalnością, mają na głowie całą masę zwykłych, codziennych, bardzo prozaicznych problemów. Uzyskanie pozwolenia na pracę, przeczytanie córce bajki na Dobranoc. Dbanie o to, by małżeństwo nie ucierpiało na skutek mafijnych obowiązków. To wszystko daje Four Blocks taki przyziemny ton i klimat przywodzący na myśl kultową rodzinę Soprano. Być może stąd wziął się przydomek Toni, naszego głównego bohatera, od Tonego Soprano. On zresztą sam, brawurowo zagrany przez Kidę Khodra Ramadana, jest chodzącym zbiorem kontrastujących cech. Z jednej strony jest twardym gangsterem, głową całego klanu, który silną ręką trzyma w ryzach swoich podwładnych i rodzinę. Gość podejmuje trudne decyzje bez mrugnięcia okiem, twardo negocjuje i budzi postrach u swoich przeciwników. Ale jednocześnie poznajemy go też od tej ludzkiej strony, gdzie jest po prostu zmęczonym facetem, który chciałby wreszcie trochę świętego spokoju. Jednocześnie bardzo sobie ceni lojalność, potrafi wybaczać i nie jest bezwzględny. I ten nasz Tony jest de facto twarzą całego For Blocks. Na pierwszy rzut oka to po prostu świetnie skrojony, pięknie nakręcony serial gangsterski o twardzielach, rzucających swoje życie na szalę ku naszej uciesze. W rzeczywistości jednak jest to pełen nieoczywistej wrażliwości rzut oka na trudną sytuację nielegalnych arabskich i tureckich imigrantów w Niemczech, którzy, nie mogąc liczyć na stały pobyt i normalną pracę, chwytają się zajęć, które. Mają im dać przetrwanie. Być może twarze naszych bohaterów nie wydają się specjalnie sympatyczne i przyjazne, ale kryją się pod nimi smutne i dramatyczne życiorysy, i serial stopniowo to odsłania. A co więcej, tak jak wspominałem na początku, wszystko dzieje się stosunkowo niedaleko. Serial powstał zainspirowany prawdziwymi doniesieniami o prawdziwych arabskich i tureckich klanach działających i kontrolujących właśnie dzielnicę Neukolm w Berlinie. Innymi słowy, każdy może wsiąść w samolot czy pociąg i zobaczyć miejsca akcji serialu na własne oczy, no i samemu sprawdzić, jak dobrze ta produkcja oddaje klimat tamtych rejonów i narodowościowego tygla, jaki utworzył się w Berlinie. Ba, znajdziemy w tej produkcji także polskie akcenty, bowiem Ewę, żonę Abbasa, brata głównego bohatera, gra polska aktorka Karolina Łodyga, która czasem naprawdę kwieciście pokazuje uroki naszego pięknego polskiego języka. Jeśli natomiast będziecie chcieli odtworzyć sobie troszkę klimat serialu we własnym domu, to spokojnie, nie musicie zapraszać gangsterów, Wystarczy, że poszukacie twórczości takich artystów jak Massive, Weissel czy Gringo, którzy udzielają się nie tylko na ścieżce dźwiękowej do serialu, ale też są w jego obsadzie aktorskiej. Jeśli natomiast chcecie nadrobić starsze odcinki For Blocks, to wypatrujcie ich na antenie TNT, natomiast trzeci Finałowy najnowszy sezon zostanie wyemitowany już wkrótce 2 grudnia o 23:00 będziemy mieli premierę pierwszego odcinka kolejne będą pojawiać się co tydzień o tej samej porze Ja wam bardzo dziękuję za uwagę widzimy się w kolejnych odcinkach TNT tematy do zobaczenia trzymajcie się cześć